Pierwsza pomoc podstawowa, zatrzymanie krwotoku czy reagowanie w przypadku złamania. Młodzi druhowie z Dziecięcej Akademii Strażackiej działającej przy OSP Straszęcin nagrali filmiki instruktażowe. Już teraz chęcią dzielą się nimi z innymi. Bardzo chętnie dzieci brały udział w zajęciach. Niestety w okresie takim jak obecnie mamy, musieliśmy podzielić grupy na mniejsze. W projekcie były zaplanowane grupy 5-osobowe, ale w związku z obawą rodziców i zachowanie wszelkich form bezpieczeństwa realizowaliśmy projekt po 2-3 osoby, żeby nie było zagrożenia zdrowia. Projekt Adaś został strażakiem, w ramach którego nakręcone zostały filmy instruktażowe, to inicjatywa programu Działaj Lokalnie. Wideo z zasadami pierwszej pomocy są dostępne na profilu społecznościowym Dziecięcej Akademii Strażackiej i w serwisie YouTube.